serdecznie Państwa witamy. Jacek Poszycki, Małgorzata Sztyler, Furmaniuk. Zgadza się. Witamy Państwa w parku koło Kościoła Świętego Jerzego. W parku Liburnia. Tak. Kościół tutaj chodzi z sąsiadami. I z sąsiadami, i z przyjaciółmi, ponieważ mamy takie specjalne święto w tym tygodniu, Jacek. Zdrać. To jest Dzień Przyjaciela. Tak, dokładnie obchodzone. Już sprawdzam, nie wiem, którego? No właśnie, którego. Którego już zaraz będziemy wiedzieć. Dzień Przyjaciela dzisiaj, proszę Państwa. Tak. 9 czerwca. Dzisiaj jest Dzień Przyjaciela i mamy jeszcze 13 czerwca Dzień Dobrych Rad. Tak. Także jak się ma przyjaciół... To się ma dobre rady. Tak, ale czasami nie są dobre. Wiedziałeś o tym? Zależy, jakich masz przyjaciół. A jakich ty masz przyjaciół? Ja mam bardzo dobrych przyjaciół. I te rady są zawsze dobre. I też Państwu i Tobie, Jacku, tego życzę. Znaczy dobrze byłoby jednego z przyjaciół mieć dobre rady. Tak. Bo jak jest inaczej, to chyba to nie jest przyjaciel. Masz rację, to ciekawa definicja. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa jest ciekawy, ile przyjaciół ma Gosia, to może zostawić komentarz. Podpowiem, że to jest liczba dwucyfrowa. Tak? Tak. Dobrze. A mamy też dwucyfrową liczbę życzeń? Mamy, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że w przyszłą sobotę mamy Dzień Wiatru. Bo tak zawsze trzeba coś powiedzieć o naturze. Bo dzisiaj jesteśmy w pięknych okolicznościach tutaj Liburni, albo skraju osiedla Liburni. Natomiast co byś powiedział, Jacku, o wietrze? Że czasami wiatry są bardzo dobre i pomagają na przykład w taki dzień jak dzisiaj, czyli upały i w ogóle można odnowić energię dzięki wiatrom. A ty coś chciałeś dodać na temat tego zjawiska? Tak, że jeszcze są. Z drugiej strony możemy się podziwiać na taki wiatr, jak głowę urywał albo wiele szkód wyczynił, prawda? Zgadza się. No. Także wszystko ma swoje dwa oblicza, tak jak przyjaciele, dobre rady i ta siła wiatru, która w zależności od natężenia może zdziałać różne szkody albo być ukojeniem w upale. A teraz, drodzy nasi, przechodzimy już do życzeń. Nasi roztomili. Jak pięknie się Jacek uczy. Tak. Dobrze, to ja pierwsze życzenia. 1 czerwca swoje urodziny obchodził Piotr Zawada z Koniakowa. Młody, stary, bez znaczenia. Czas jest zawsze na marzenia. Spełniać je można w każdej chwili, bo ci to życie najlepiej umili. Więc rób to, na co masz ochotę. Obejdź świat na piechotę, tańcz, maluj, głośno śpiewaj, złudy dni wcale już nie miewaj. Tego życzą koleżanki i koledzy z koła Petryka Ślimoki w Goleszowie. W okazji urodzin dla Grażynki Kołbasy z Cieszyna wszystkiego, co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi uśmiech na twarzy, co kryje się w maleńkim słowie szczęście oraz wiele błogosławieństwa Bożego, a także tradycyjnych 100 lat życzy załoga Arki. A teraz o uwagę poprosimy panią Renatę Musioł. Najserdeczniejsze życzenia dla drogiej Renatki Musioł z okazji urodzin. Wiele radości, dnia codziennego, zdrowia i miłości. Dziękujemy ci za twoje dobre serce i twoją gotowość do pomocy. Zawsze i wszędzie. Spełnienia wszystkich marzeń i pociechy kochanej wnusi. Amelci. Życzą sąsiedzi z Zapłota, z Brennej. 6 czerwca urodziny obchodził Piotr Ryszka z Cieszyna. Poszybować przez życie jak ptak. Niezależny, wolny, szczęśliwy. Poczuć prawdziwy życia smak. Wszystkie kolory, jasne i ciemne odcienie. Mieć odwagę, by wzbić się wysoko, przekroczyć sztywne granice i nie bać się spełniać swych marzeń. W dniu urodzin wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. A teraz o uwagę poprosimy panią Adriannę Cieślar ze Skoczowa, która niedawno obchodziła swoje urodziny. Wszystkiego co najlepsze, radosnych i pogodnych dni pełnych szczęścia i miłości, aby każdy nadchodzący był tym najwspanialszym dniem w życiu i żeby zawsze otaczali cię kochający ludzie. Tego życzą Kasia i Gosia, Dominika, Basia i Joanna. A teraz życzenia dla naszej serdecznej, redakcyjnej koleżanki Doroty i jej przyszłego męża Sławka, którzy 15 czerwca wstąpią w związek małżeński. Kochani Państwo młodzi, w tym niezwykłym dniu przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia. Kroczcie przez życie z podniesioną głową, pełni radości, miłości i wzajemnego szacunku. W codziennej gonitwie nigdy nie zapominajcie o tym, co najważniejsze. Miejcie z życia radość
i z dzieci pociechę. Wszystkiego najlepszego na nowej wspólnej drodze życzą współpracownicy ze skoczowskich firm Optimal i OX wraz z szefostwem. Najbliższą środę, 12 czerwca, urodziny będzie obchodził Artur Lis z Cieszyna. Z tej okazji dużo zdrowia, powodzenia w pracy zawodowej, spełnienia wszystkich marzeń i pozdrowienia dla całej rodziny od rodziny muzykantów z Cieszyna. 10 czerwca urodziny obchodził będzie Czesław Bywalec z Katowic. Z okazji urodzin życzymy Ci, aby jedynymi łzami, które pojawią się w Twych oczach, były kryształowe łzy szczęścia. Aby radosnego uśmiechu na Twojej twarzy nie zakryły ciężkie chmury. Aby płatki róż wyścielały drogę Twego przeznaczenia. A szczęście, zdrowie, radość i miłość były Twoim przeznaczeniem. Wszystkiego dobrego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoc. No i na dzisiaj to już, kochani nasi, wszystko. Rostomili, ludeczkowie. Jak ja się czegoś nauczyłem, to będę to powtarzał cały czas. Tak. Drodzy nasi, pamiętajcie, żeby przysyłać do nas życzenia na adres mailowy życzenia@ois.pl albo na takim banerku, który jest na naszej stronie internetowej, po prawej stronie, też możecie skorzystać. No i jeszcze jakiś muzyczny prezent. Tak, możecie też wysłać propozycje piosenek dla nas. A dzisiaj piosenka będzie wakacyjna, z teledyskiem wakacyjnym. Zaraz zobaczą Państwo, kto to będzie i co będzie śpiewał. I jeszcze powiemy, że właśnie trwają Dni Skoczowa w Skoczowie. Jeszcze dzisiaj. Tak, jeszcze dzisiaj możecie skorzystać, serdecznie zapraszamy. A już za tydzień w Cieszynie będą trzej bracia, tak, którzy też muzycznie i ogólnie widowiskowo zaprezentują i będą świętować. Wybierasz się? My się tam musimy jakoś Jacku wkręcić, nie? Tak. Także na razie Was pozdrowiamy. Będziesz pracowała, czy będziesz się bawiła dobrze? Będę się bawiła. O! Bardzo dobrze. Także do widzenia. Gdzie będziecie można spotkać? Za dużo pytań na antenie. Dobrze, dobrze. Zaszukajmy gości w przyszłym tygodniu i szukajcie też nas, czyli koncertu Sztyńcela za tydzień. Do zobaczenia. Widzenia.